Cześć! A więc tak, kupiłem klej do klocków, ale spokojnie, nie musicie się tym martwić, że WTF Klot zaczął kupować klej, wręcz przeciwnie. WTF, WTF, WTF! Moi drodzy, klej to potęga, klej to moc, klej to klejenie. I bez klejenia to nie jest to samo, moi drodzy. Jakiś czas temu pokazywałem wam bricktriki, zestawy zapasowe z dodatkowymi klockami, z dodatkowymi cegłami. Jednak wspominałem wtedy, że był problem z klejem. No to już nie ma. Okazało się, że klej faktycznie jest tak rozchodliwym towarem, że po prostu na stronie go chwilowo nie było. Jednak poszmerałem, poszukałem, okazało się, że bricktriki chociażby są dystrybuowane w takich sklepach jak Empik, Carrefour i wielu innych marketach. No i tam już taki klej dostać możemy. Bez tego kleju faktycznie zabawa byłaby mocno ograniczona. Niemniej znalazłem, więc zabawa ograniczeń już nie ma. Sprawdźmy więc, jak taki klej, bo on prezentuje się w taki sposób. Zresztą chodźmy na górę, zaprezentujmy go i przede testujmy dokładnie. Nasz klej prezentuje się w taki oto sposób i jak z tyłu już widzicie, są tu pewne przyrządzenia, które oczywiście zaraz posłużą nam do testów. Opakowanie małe, ale już z daleka widzimy, z jakim produktem mamy do czynienia. Build Bricks Glue, klej po polsku, 40 gram tego kleju. Już patrzymy, jak to w ogóle wygląda, jak zajrzymy do środka. No klej jest chyba w trochę mniejszej tu, chociaż nie, no kurde, miałem różne zestawy. No on jest z gabarytów tych takich, co są w mniejszych zestawach. O, mamy w środku jeszcze ulotkę. Oczywiście całość nie chcę się czytać, ale na pewno nie można go pić, także pewnie ta informacja również jest w ulotce. Szybko przeczytałem, co tu pisze, faktycznie informacje warte odnotowania, jak najbardziej. Klej prezentuje się w taki sposób i jak on działa, w sumie to już mieliśmy okazję zobaczyć w moich filmach, w sensie jak jest efekt końcowy. No jakby pokazać wam teraz, co tutaj się z nim dzieje, to uwaga, nie wziąłem zegarka, żeby tutaj, ale macie zegarek w sumie na waszym timeline'ie, w sensie patrząc, ile film trwa, patrzcie. Cyk. Wydaje mi się, że on ma lepszy tutaj podajnik niż pozostałe. Cyk, sklejony, moi drodzy. A jak prezentuje się jeszcze rozpuszczanie tego kleju? Już patrzymy, żeby nie było. Wydaje mi się, że ma znacznie lepszy podajnik. Rzucam, to jest fragment jednej z pierwszych konstrukcji. Tutaj się będzie nam moczył. Mam jeszcze w ogóle gdzieś tutaj, czekajcie. O, w ten sposób tego przygotowane. Tak, to są z pierwszej konstrukcji do testu. Tu już połowa wody wparowała. Oj, będzie pewien ekstremalny test testowania wytrzymałości bricktrików. W ogóle spójrzcie, jak to fajnie tutaj bąbelkuje. Widzicie, co tutaj dzieje? Magia. Magia tutaj ma miejsce. Wszystko ładnie bąbelkuje. Wszystko się ładnie. No bardzo ciekawie to się dzieje. Bardzo ciekawie. Czekamy, oczywiście wy możecie patrzeć na zegar, za ile tu się ta magia totalnie podzieje. Jak mówię, faktycznie tutaj ten podajnik jest jakby lepszy. To mi się jeszcze cofło niż w tych bazowych zestawach, bazowych dołączanych. O, proszę. No ciekawie, ciekawie i dobrze, bo właśnie ja tam trochę narzekałem na ten podajnik, chociaż przypuszczam, że oczywiście jestem w tym odosobniony, że tylko mi to przeszkadza, no ale wiecie, tutaj coraz bardziej to bąbelkuje i już się, moi drodzy, pierwsze cegły odczepiają. Cóż, mamy jeszcze coś takiego u góry, jak widzicie, więc zobaczymy, czy to się jeszcze da jakoś, czy to nam ładnie zejdzie. Niech to chwilę tu poleży. Natomiast cała konstrukcja już nam bez problemu się rozszczepi. Jak widzicie, odchodzi. Niektóre jeszcze z minimalnym wysiłkiem, niektóre już same się rozpadają. Wydaje mi się, że ten klej oczywiście tu po bokach też bardzo łatwo się rozejdzie. To też bardzo łatwo, znaczy bardzo łatwo, że po prostu to potrzebuje chwili czasu, tak, żeby się to rozejść. Jak jednak nasze podstawowe klocki też już szczepione. Już wkładam teraz. No teraz włożyłem naprawdę dużo siły, to już się rozkleiło, ale już są, moi drodzy, szczepione. Także jak widzicie, dość mało czasu i klocki Bricktrik się szczepiają, działają. Jeszcze swoją drogą odkleiłem i spójrzcie, mogę to poprawić. Czyli jeżeli zrobicie błąd, można to poprawić. Innymi słowy, z klejem Bricktrik zabawa zaczyna się od nowa. Możemy budować nieskończone produkcje i cieszyć się naprawdę tymi cegłami jeszcze bardziej. Wkrótce na moim kanale będzie więcej jeszcze tych budowli, a nawet mocki po prostu, bo to wciąga, to naprawdę wciąga. To wciąga jak Minecraft, o tak bym porównał. Tu już widzę, że to odchodzi, także to się czyści, tylko po prostu faktycznie pewnie trzeba 10-15 minut je pomoczyć. Nie no, super. Polecam wam klej. Oczywiście do Bricktrików. Świetna sprawa. Dzisiaj dzięki, że byliście. No i mam nadzieję, że pozostałe Bricktriki widzieliście, a jeśli nie, no to zróbcie szybko teraz i zostawcie subskrypcję, by przyszłych nie przegapić. Dzięki, że byliście. Bye!